aby określić moc promieniowania i umieć w jakiś sposób wyznaczyć, które energie są pozytywne, które negatywne, jaka jest ich siła. Możemy się posłużyć skalą Antoine'a André Bovisa. Był to radiesteta francuski, który działał w pierwszej połowie XX wieku i on ustalił, iż promieniowanie organizmu zdrowego człowieka wynosi około 6,5 tysiąca jednostek, które dzisiaj nazywamy jednostkami Bovisa. I w ten sposób poprzez przebadanie większej populacji osób stwierdził, ktoś zdrowy to normą jest około tych 6,5 tysiąca jednostek, ktoś jest osłabiony, jest mniejsza energia, ktoś podładował się energetycznie, spożył jakąś substancję, która podwyższyła jego biowitalność, na przykład jakąś mieszankę ziołową, wtedy ta energia wzrasta, czy przebywał w miejscu, gdzie koncentrują się pozytywne energie Ziemi, kosmosu, w miejscu mocy. I na tej podstawie właśnie powstała skala Bovisa. Mierząc promieniowanie i posługując się skalą Bovisa, możemy zrobić to w trojaki sposób. Po pierwsze, możemy zadawać pytanie związane z tym poziomem biowitalności zdrowego organizmu czy zdrowego terenu, czyli 6,5 tysiąca jednostek. W tym celu nadajemy wahadłu ruch oscylujący. Jedną rękę trzymamy jako antenę. Możemy też trzymać, jeżeli badamy energię, biowitalność danej osoby nad ręką badanego i zadać pytanie, czy promieniowanie danego obiektu jest większe, równe czy mniejsze niż 6500 jednostek Bovisa, niż jest ta norma dla zdrowego promieniowania. I przyjmujemy konwencję następującą. Jeżeli wahadło zacznie od oscylacji obracać się zgodnie ze wskazówkami zegara, wówczas jest to odpowiedź na nasze pytanie, że ta energia, to promieniowanie jest większe niż ten próg 6,5 tysiąca jednostek. Natomiast jeżeli będzie się obracało poniżej, wówczas lewoskrętne obroty jest wskazówką, że mamy do czynienia z energią mniejszą niż 6,5 tysiąca jednostek. Jeżeli natomiast wahadło pozostanie przy oscylacjach, czyli ten ruchu wyjściowym, jak zaczęliśmy badania, będzie to sygnał, iż ta mierzona wartość wynosi równo 6,5 tysiąca jednostek Bovisa. Jeżeli pokazało nam, że więcej, powiedzmy, zakręciło się wahadło prawoskrętnie, no to wyznaczamy następny poziom, na przykład 7 tysięcy jednostek Bovisa i też powtarzamy tą procedurę. Jeśli pokaże, że znowu więcej, bierzemy próg na przykład 7,5 tysiąca czy 8 tysięcy. Jeśli pokaże, że mniej, no to możemy zmniejszać czy co 100 jednostek Bovisa, czy próg następny ustalamy, na przykład pokazało, że mniej niż 6,5 tysiąca jednostek, a więc staramy się następny próg ustalić przy wartości 6 tysięcy jednostek i pytamy się, czy
energia mierzona danego obiektu, danej osoby, danego miejsca jest większa równa 6000 jednostek Bowisa. Jeśli mniej, wahadło zacznie się obracać w lewą stronę, jeśli więcej w stronę prawą, jeśli równo, pozostanie przy oscylacjach. I w ten sposób możemy coraz bardziej zawężać tę skalę i dojść do aktualnej wartości, wartości właśnie biowitalności energii danego miejsca czy danej osoby. Drugą metodą jest wykorzystanie biometru. Pomiar w skali Bowisa powtarzamy za pomocą biometru. W tym celu badana osoba kładzie na początku biometru swój palec i nadajemy wahadłu ruch okrężny, przesuwamy wahadło wzdłuż biometru, zadając pytanie, jaka jest aktualna biowitalność danej osoby. Gdy dojdziemy do odpowiedniej wielkości, to wahadło od ruchów okrężnych przejdzie do ruchów oscylacyjnych, najpierw zaczną się elipsy, przejdzie do ruchów oscylacyjnych i odczytujemy precyzyjnie, ile to jest jednostek Bowisa. Trzecia możliwość pomiarowa w przypadku skali Bowisa polega na tym, iż liczymy obroty. Jeden obrót wynosi 100 jednostek Bowisa. Trzymamy nad ręką badanego czy własną dłonią i zadajemy pytanie, jaka jest moja aktualna biowitalność w skali Bowisa? Zaczynam liczyć. Wahadło stopniowo zaczyna się obracać, a my liczymy pełne obroty. W pewnym momencie, gdy dojdziemy do danej wartości, poczujemy lekkie szarpnięcie albo wahadło, wykonując pełne obroty koła, przejdzie do elips i wygasi swoje ruchy. To będzie sygnał, przestajemy liczyć. Należy zastosować trzy metody pomiarowe, a więc za pomocą zawężania tych wartości wyjścia od 6500 jednostek i później precyzowania tych zakresów, że powiedzmy jest powyżej 6,5, mierzę następnie 7000 jednostek i zawężam zakres, aż w przybliżeniu co do 100 jednostek otrzymuję wynik. Zapisujemy ten wynik, następny pomiar za pomocą biometru, również określamy, zapisujemy wynik i trzeci za pomocą liczenia obrotów. I wtedy, jeżeli te trzy pomiary są podobne w zakresie powiedzmy 100-200 jednostek, bo tak jak powiedziałem, zaokrąglamy co najmniej do 100, wtedy znaczy, że uzyskaliśmy wynik prawidłowy, obiektywny. Natomiast jeżeli są rozbieżności, to powtarzamy całą procedurę, czy odprężamy się, odpoczywamy, bo jednak tutaj my mierzymy, to samo wahadło nie mierzy, więc potrzebujemy pewnego stopnia koncentracji. Jeżeli natomiast dokonujemy pomiaru energetyki miejsca mocy, to nie liczymy co 100 jednostek, tylko co 1000. Możemy tutaj zacząć od progu 18000 jednostek Bowisa, bo to znamienuje, że mamy do czynienia z miejscem mocy. Zachęcam do używania skali Bowisa, bo ona pomaga nam zrozumieć świat wibracji, które nas otaczają.